Cześć, chciałbym Wam przedstawić racuszka, który jak się okazało po przyjeździe dzisiejszym, okazało się, spojrzeliśmy w dokumenty, że to nie jest chłopczyk, tylko to jest dziewczynka. Zajrzałem pod ogonek, patrzę, to rzeczywiście jest dziewczynka. Jak byłem u handlarza robić wtedy zdjęcia, to on powiedział, że chłopak taki kudłaty, to nawet mi do głowy nie przyszło, żeby sprawdzać. Ale okazało się, że to jest dziewczynka i to jest bardzo miła dziewczynka. Zobaczcie, jaka ładna. No. Ale jesteś śliczna. Od razu widzę, że znalazłaś sobie towarzystwo. Jagienkę. Puszka. No. Osiołki się trzymają razem. Chodź. Chodź ty, jeszcze dzisiaj będę do ciebie mówił racuszek, a jutro będę mówił na ciebie już Tusia, tak jak masz wpisane w dokumentach, tak? Także racuszek stał długie dni, przywiązany do płotu tego handlarza na deszczu, ale jakoś dał radę. Całe szczęście ta zbiórka szybko poszła, także nie wiem, ty w czwartek była zbiórka, a dzisiaj jest sobota rana, już do nas przyjechałaś, czy przyjechałeś, tak? Ale ty miły jesteś, miła jesteś, no. Taka jesteś kudłata, ale po spodem widzę, że chudziuteńka jesteś. Nic tam. Najesz się z zielonej trawki. Sianka. Jakoś się ten wzmocnisz. No, zobaczcie. Jaki racuszek. Jest piękny. Super. O, jesteś też miła. Chodź tutaj do mnie. Chodź, pokaż się wszystkim. Jak cię ładnie ratowali Państwo. Pokaż się, jaka jesteś ładna i jak dziękujesz. No, pewnie. Chodź. Ciebie też będzie łatwo rozpoznać, bo jesteś bardzo ładna. Bo jesteś bardzo ładna i bardzo przyjacielska. Pierwszy raz mnie widzisz i od razu tak się tulisz. No, ja bym chciał, żeby wszystkie były takie osiołki jak ty. Wszystkie osiołki, żeby były takie miłe jak ty. Przyjadą do nas goście za 2 tygodnie, to może dam cię w takie miejsce, żeby będzie można cię pogłaskać, bo chcę tak przygotować, żeby w jednym miejscu były takie najgrzeczniejsze osiołki i kucyki, żeby można było je głaskać, a inne tylko oglądać. Ciebie chyba dam do tych odgłaskania, bo ty miła jesteś bardzo. No, fajnie. Chcielibyśmy podziękować Państwu za pomoc, za szybką akcję. Tak jak powiedziałem, w 2 dni się uzbierały pieniążki, a 3 dnia już Tusia jest u nas. Już chodzi sobie po łączce. No, z innymi osiołkami. Osiołki wszystkie lubią się trzymać razem. Tak, ty też jesteś u nas od niedawna w tym kantarku, w tęcze. Także życzymy z Tusią miłego weekendu. Dziękujemy, cześć.